Niewiele osób wie, że w naszym mieście mieszka dwukrotna uczestniczka Igrzysk Olimpijskich, pani Ewa Wasilewska. Tak. I dzisiaj porozmawiamy z panią Ewą o jej dokonaniach. Pani Ewo, w jakiej dyscyplinie pani startowała na Igrzyskach Olimpijskich i których? To jest dyscyplina sportu łyżwiarstwo szybkie na lodzie. Startowałam na Igrzyskach Olimpijskich w Albertville, Francja w 1992 roku i w Norwegii Lillehammer 1994 rok. I jakie wyniki pani osiągnęła? Ja powiem tak, była taka mentalność, znaczy mentalność, takie podejście i trenerów, bo wiadomo, że trener ustawia odpowiedni trening, obciążenia i tak dalej, związane typowo z tą zimową dyscypliną. To były wyniki, w zasadzie polegało na tym, że najważniejsze było, żeby się zakwalifikować na igrzyska. A później, jeżeli dostałam się na te igrzyska, jeżeli forma po prostu wystarczyła i jeszcze miałam tą formę sportową, to były odpowiednie miejsca. Natomiast no, na jednych igrzyskach byłam 18, 14, nie pamiętam dokładnie. A brała pani też udział w mistrzostwach polskich, mistrzostwach świata. Z jakimi sukcesami? Czy udało się pani zdobyć te tytuły? To znaczy mistrzostwa Polski to w zasadzie no, zdobyłam ponad 55 tytułów mistrza Polski. Z tym, że to są tytuły na różnych dystansach, bo w łyżwiarstwie szybkim jest tak, że są mistrzostwa Polski na dystansach, czyli 500 metrów, 1000, 1500, 3 km i 5 km. Są mistrzostwa Polski w wieloboju sprinterskim, czyli to są już krótsze dystanse 2x500 i 2x1000. I są mistrzostwa Polski w wieloboju, czyli tym dużym, gdzie najdłuższy dystans jest 5000, a najkrótszy 500. I to jest sumowane na tych, jeżeli chodzi o wielobój sprinterski i wielobój ten duży. I startowała pani i na krótkich dystansach, tak, i na długich. Tak, tak. Jak to się stało, że niewiele osób w Gołdapi słyszało o pani sukcesach? Tego bo ja szczerze nie mówiąc, wiem. Ja dwa tygodnie temu, gdy się o tym dowiedziałem, byłem zdziwiony, bo nigdy nie obiło mi się o uszy o tym, że mamy tutaj uczestniczkę igrzysk. Ja może i też po trochę tak nie zabiegałam o to, a ci zainteresowani to wiedzą. No, tak, mam wątpliwości, bo gdy zapytałem dyrektora ośrodka sportu rekreacji, to był też zdziwiony. Że no, jest taka osoba. To już nie mój problem, naprawdę. Czy uprawia pani teraz jakieś sporty zimowe? Na łyżwach jeszcze jeździ może? Nie. Po prostu nie mam okazji, aby no, tutaj się wybrać na ten biały orlik. A nie mam czasu za bardzo. Jeszcze pani nie była? Nie byłam. Nie jest pani gołdapianką z urodzenia. Dlaczego pani się sprowadziła do Gołdapi? Ja pochodzę z Giżycka, a sprowadziłam się do Gołdapi. Po prostu sytuacja rodzinna zmusiła nas tutaj, żeby zamieszkać już od 2008 roku. 2000 równego roku mieszkamy w Gołdapi. Po prostu tam wynikły sprawy rodzinne ze strony męża. Podoba się pani nasze miasto? No, oczywiście, spokojnie. Mieszkałam wcześniej w Elblągu, to no, w zasadzie przyzwyczaiłam się do odległości, jakie tam miałam pokonać do pracy i cokolwiek tam załatwić. Natomiast tutaj wszystko robię bez samochodu, chodzę sobie. Wszędzie blisko. Tak jest. Czego powinna życzyć się olimpijce, lub tak jak pani wcześniej dla mnie powiedziała, byłej już olimpijce? No, przede wszystkim zdrowia. Tylko tego. Czego jej życzę? Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.